Na miejscu zdarzenia w tej chwili cały czas trwają czynności, które pozwolą nam ustalić, jak do tego zdarzenia doszło. W zdarzeniu brały udział dwa pojazdy, samochód typu bus Iveco Daily oraz samochód osobowy Nissan Qashqai. W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniosła 37-letnia kierująca pojazdem marki Nissan Qashqai, natomiast kierujący pojazdem marki Iveco Daily został zabrany do szpitala. Na tą chwilę nie wiem, w jakim jest stanie, ponieważ policjanci nie mieli możliwości przeprowadzenia z nim jakiejkolwiek rozmowy, gdyż znajdował się w karetce pogotowia i nie została wyrażona zgoda po prostu na porozmawianie z kierującym. Ale był przytomny? Tak, był przytomny. W jaki sposób jechał ten samochód? Samochody jechały, kierujący pojazdem Iveco Daily poruszał się z kierunku miejscowości Szelejewo, natomiast kierująca pojazdem Nissan Qashqai poruszała się z kierunku miejscowości Lipie. Na tą chwilę jest ciężko ustalić jakichkolwiek świadków. Cały czas próbujemy dotrzeć, czy ktoś był świadkiem po prostu i to widział.